Witam bardzo serdecznie, z tej strony pan tutaj w kolejnym luźnym tuningu, wybranym zresztą przez was. Jeśli chodzi o następny, oczywiście wybieracie lajkami w komentarzach, a dziś Lamborghini Diablo SV. To jeszcze przedliftowe z silnikiem 5.7, skąd wiem, że przedliftowe, wystarczy na przykład zobaczyć lampy. Jeszcze to słabsze, jeszcze nie VT, natomiast dalej piękne, żółte, pod kolor mojego polo i na odwrót. I w ten sposób będziemy sobie ten samochód przerabiać, zrobimy z niego dzisiaj może troszkę bardziej nowoczesną wersję. Zapraszam was na krótką reklamę i tuż po niej przechodzimy do gry. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie, dlatego oferuje wsparcie live 24/7, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie troszkę mi pomóc. Także z tym naszym 5,7 litra, około 510 czy nawet 517-20 koni mechanicznych, w tym oto małym potworku mamy silnik V12, przechodzimy do personalizacji i sprawdźmy, co w tym samochodzie możemy sobie pozmieniać. Przede wszystkim na początku muszę wam powiedzieć, że oczywiście korzystamy z modyfikacji Unite 3.0, dzięki czemu mogę sobie go tutaj zglebić, porobić fajne rzeczy, ale na początku jednak przejdziemy do nadwozia. No i rzeczywiście zobaczcie sobie te lampki. Lampki są przedliftowe. Jeśli weźmiemy inne, najprawdopodobniej będzie się dało wziąć, tak, będzie znowu Lambo. Aha. Nie da się wziąć poliftów, czyli rozumiem, że nie ma lamp od 300ZX, są takie lekko uchylone, te oryginalne. No i powiem szczerze, osobiście mi się one no średnio podobają, nie? Dlatego, że ogólnie z przodu wyglądają spoko, ale z tyłu są takie skwadratowaciałe, a tak fajnie to wygląda jak w korwecie, że one się otwierają i z otwartych lamp powstaje taki trójkącik. Po prostu to jest ładniejsze, natomiast te wydaje mi się, że gdzieś tutaj mogą być lepsze aerodynamicznie niż w korwecie. Natomiast no nie chcę tych lamp, szkoda, że nie możemy sobie wziąć innych. Mogę odpalić samochód, będą otwarte i zobaczymy sobie, aha, no możemy tu zmienić na żółte światło, inne rodzaje świateł, aha, i te otwarte będą takie przymrużone, no ale tak czy siak, no te są lepsze jak są zamknięte, nie? Wolę jak są zamknięte mimo wszystko. Autko zresztą pięknie brzmi. No i wydawałoby się, że SV-ki często są jednymi z najmocniejszych wersji. Tym razem nie, dlatego że Diablo dalej sobie tutaj szło i te samochody rozwijało. Zresztą, jeśli chodzi o wersje drogowe, no to może i SV-ka jest jedną z najmocniejszych, ale nie najmocniejszą. Potem mieliśmy zresztą 6.0. Natomiast SV-ka no jest jeszcze wcześniejszą i myślimy o GT, tak? Właśnie tu mamy bodykit GTR-a. GT, GT1, GT2, GTR. No to właśnie tutaj ten GTR-owy bodykit mamy do zostania i zobaczymy, czy będzie pasował do fajnych zderzaków z LEDami, bo tu będą zderzaczki z LEDami. To jest zderzaczek ten GTR-owy, a to jest bodajże zderzak, który będzie miał możliwość, on fajnie wygląda, wygląda tak nowocześnie, wygląda tak tuningowo, będzie miał najprawdopodobniej możliwość dołożenia sobie tutaj LEDa. Aha. Czyli tu się, czyli to nie jest ten zderzak, czyli to jest jakiś zwykły Need for Speedowy, najprawdopodobniej nawiązujący do czegoś tam. A tu będzie ten właśnie, czyli on chyba jest do, zaraz zobaczymy do którego. Do oryginal... Nie no, teraz to nie wiem. Czyli że on jakby... Takie tutaj różki odstające do góry to nie są do niczego jakby dopasowane? Bo z tego co mi się wydaje, to ta dokładka z tymi LEDami jest wzięta z Need for Speed 2015, jest taka duża możliwość. I obecnie wychodzi na to, że ona nie jest do niczego, zobaczcie, doczepiona. W sensie tutaj to w ogóle dryfuje sobie w powietrzu przy tym oryginalnym zderzaku. Nie, to na pewno nie jest to, bo nie ma tej szans na to. Do tego też nie pasuje, no bo zobaczcie, tamten w ogóle ma swoją jakąś oryginalną dokładkę. O, musimy ją zdjąć to. No to jest jakby dokładka Lamborghini, te inne też są jakoś tak dopasowane. Tragicznie to wygląda. Ja chciałem mieć z LEDami, dajcie mi mieć LEDy. Pozwólcie mi mieć LEDy, proszę zróbcie to, żebym mógł mieć LEDy. Czekajcie, czy... Z razem z błotnikiem zmienia się na polifta, ale jaja, widzieliście to? I teraz możemy sobie zmieniać. Ja nie wiedziałem tego, czyli mamy teraz 300ZX, dobra, no to jestem trochę ślepy, ale doszliśmy do tego w międzyczasie, więc tak. Co mogę zrobić ze zderzakiem? No mogę wziąć oryginalny, ale oryginalny to już zupełnie do tego nie pasuje. Więc mogę też wziąć ten... Nie no, żaden tu nie, no to...
No, zostawię na razie z tym, ale kurczę, te różki do góry odstające, no to tak średnio, tak średnio. No ale dobra, zostawmy to tak. Może tak ma być po prostu i ja tego nie wiem. Tylko, że no nawet LEDy nie dochodzą do końca zderzaka, więc to średnio. No ale dobra, szybę nie przyciemniamy na razie. Maskę możemy sobie wziąć z jakimiś dodatkowymi wlotami. No to mi się nie podoba. To jest chyba maska z jakiegoś tam właśnie tej wersji GT, ale tak średnio. Tutaj te dwa małe wróciki są w porządku, ale dostaniemy przy oryginale póki co. I idziemy sobie do lusterek na przykład, które tu mamy. No mamy jakieś tam takie typowo torowe i w sumie oryginalne są najładniejsze moim zdaniem. One w ogóle mają ciekawy kształt. Teraz mamy oczywiście wersję GT, GTR i mamy Unite'a, czyli jakby GTR'a. Oha, kanapa czy coś tam było. GTR'a z tym ledzikiem z boku. I czy jak sobie odpalę samochód, to one się zapalą? Nie zapalą się ledziki. No zobaczymy, czy w nocy będą się świecić, bo jeśli te ledy się nie świecą, tylko po prostu sobie są, no to bez sensu, nie? No bo jakby to o to chodzi, żeby się świeciły. I w 2015, z tego co wiem, to się świeciły właśnie. Co do tylniego błotnika, to mamy tylko wersję Speed Hunter z dodatkowymi wlotami tutaj, czy wylotami właściwie powietrza z silnika. Nie wygląda to jakoś super. Światła tylnie, no też nic specjalnego. Fajne jest to, że mamy lotkę, no i wchodzimy w Unite, mamy lotkę z LEDem. No to weźmiemy lotkę z LEDem, to może wyglądać dobrze, tylko trzeba się tym zaopiekować. Klapę bagażnika możemy wziąć tak samo z pojedynczym wlotem, większym, jak właśnie z wersji GT, GTR znaczy się. No to jest cały czas mi się myli, ale one tam są zbliżone. GTR jest po prostu najmocniejszy, z tego co mi się wydaje. I te dwa wloty tak naprawdę są ładniejsze niż ten jeden wielgus. Te dwa są ładniejsze, ja lubię też taką symetrię, więc dwa wloty zostają. W ten też sposób przechodzimy sobie do tyłu i tylny zderzak możemy tak samo wziąć właśnie tej wersji GTR, ale jak przejdziemy sobie do dyfuzora, to tu mamy taką fajną dokładkę, ja to sobie wcześniej patrzyłem. Ta dokładka jest bodajże tu, Unite, widzicie? I ona jest bodajże do oryginalnego zderzaka, więc jak sobie weźmiemy tę klapę, aha, dobra, zobaczcie. Ona wchodzi jakby w ten oryginalny zderzak, ale jak weźmiemy sobie GTR, to nie wchodzi. Czyli teoretycznie można by dojść do wniosku, że wszystko, co sobie tutaj zmienimy, będzie dotyczyło GTR, więc też przedni zderzak powinniśmy zmienić na GTR, żeby to jako tako pasowało. Natomiast po zmianie na przedni zderzak GTR, no w sumie to jest wpasowane jako tako, tylko tutaj no to nie do końca dochodzi ta dokładka, ale może... Nie, no zobaczcie, ona w ogóle dryfuje w powietrzu. Tylko przy tym zderzaku, tym takim śmiesznym, nie dryfuje w powietrzu, więc to musi coś oznaczać. No ale nie podoba mi się, jak to wygląda. No chciałbym, żeby to wyglądało lepiej, ale chyba się to nie uda. Chciałem wykorzystać jak najbardziej mod Unite, ale możliwe, że będę musiał z tego zrezygnować. No i w ten też sposób przechodzimy sobie do wydechów, no bo tutaj wydechy są dość ważne. Mamy wydechy oczywiście centralnie, GTA, i inne tutaj już widzę po bokach, nic centralnego fajnego nie będzie, więc bierzemy ten centralny oczywiście, choć szczerze to najpiękniejszy on nie jest, no ale pasuje nam do ogółu tego, co my tu mamy i w ogóle, aha, rozumiem, że dwa wydechy i... to są wydechy? Powiem szczerze, że to wygląda jakby to były wydechy też, czyli jakby dwa do tyłu, dwa w dół, no nie jestem przekonany, nie będę tutaj robił z siebie nie wiadomo jakiego znawcy układu wydechowego w Lambo. Też fajnie byłoby to zwiedzieć. No i przechodzimy sobie oczywiście do rejestracji. Damy mu LED. A czemu nie? LED, niech ma LEDa. I zobaczymy, jakie tu mamy te rameczki. No ja lubię ten Speed Hunters ogólnie, ale możemy mu dać na przykład... O, Midnight. To będzie wyglądało fajnie tak japońsko i tył niech będzie, no bo chcemy mieć japoński tuning poniekąd, inspirowany Japonią. I tutaj tło jakby było... Ej, to wygląda spoko w sumie. Że nie ma LEDa, nie ma LEDa, LED skreślony, dobra. LED skreślony, ogólnie jak oglądacie, fajnie jakbyście stawili łapkę w górę. Jeszcze nie mówiłem, no to już mówię, już żebram. No bo oczywiście im więcej, tym większa motywacja, żeby były luźne tuningi, moja najdłuższa seria na kanale. No i tak to sobie musimy przejść za chwilkę do felgi. To będzie oczywiście ciężki wybór. Natomiast w Unite mamy tylko niektóre, no przez to, że mam Unite'a, będzie ich więcej. Ja zawsze mam problem z wyborem felgi, tym bardziej z wyborem felgi do Lambo, gdzie jednak Lambo są samochodami
wyjątkowymi i byle czego nie mogę tu wsadzić. Ten kosmit mi się podoba, ale też za każdym razem, kiedy robię jeden tuning, to martwię się, że drugi zrobię podobnie. No i wiecie, próbuję robić wszystko inaczej, wszystko z innej, że tak powiem, fabryki. Ej, w sumie tych 1550 jeszcze nie używałem do żadnego tuningu, a powiem szczerze, że z odpowiednimi parametrami wyglądałyby ciekawie do tego autka. Prezentowałyby się w porządku, no tych to nie bierzemy. No te 15y są niemalże identyczne jak, no może nie niemalże identyczne, ale bardzo zbliżone do fabrycznych. Ja lubię mieć czasami taką felgę, która jest podobna do fabrycznej, tylko no nieco przerobiona, ale ta ma za mały rand, żebym miał chęć ją wziąć. Gdzieś podobna do fabrycznej też jest Meister S1, ale nie do końca, nie, nie do końca, bo jednak się różni. Rotiformów nawet nich nie myślę, tutaj moglibyśmy polecieć w taki Aventador style, ale nie chcemy tego. No i już powoli zbliżamy się do tych, o których myślałem i gdzieś może się jeszcze uda. Watanabe nawet o tym nie myślmy. Wald czy tam Walt też nie. I Walk właśnie. I Walk ma Maestra S1R. Cerkaya ma S1R Deep Dish, czyli z takim ogromnym rantem, który byłby nawet. I ma tego, o, CR01. I kurde, ten CR01 jest fajny. I tutaj by pasował. Weźmy sobie te CR01 na razie. Na przodzie i na tyle. I zaraz pozmieniamy troszeczkę mu parametry i może będzie pasowało, nie? Myślę, że to jest nawet fajna opcja. Work. Dobra. Zaśpiewałem sobie te Rianę teraz. I zanim zajmiemy się parametrami felg, chociaż nie, w sumie najpierw zmienimy sobie jej tam wielkość, bo to jednak ważne, a ona i tak największa nie jest ogromna. Co nawet jest dobre, bo w tym samochodzie wcale nie musi być ogromna felga, bo to jednak jest stare autko, z tyłu swoją drogą jest większy rozmiar. To na pewno. No i zanim przejdziemy do dalszej części, do kontynuacji dokończenia naszego Lambo, wejdziemy sobie w lakier i winyle i zobaczymy, co społeczność dla nas ma w tej kategorii. Pierwszy, który tuning się pojawia, jest to, widzę, przepiękny, przecudny, przeidealnej urody fioletowy kolor, który uwielbiam i niesamowicie pasuje on też do Lambo. Ten niesamowicie pasuje też do Diablo. I nawet była przecież specjalna edycja, która właśnie wychodziła w takim kolorze. I chodzi mi tu o edycję Jota, czy tam Jota, no nie wiem jak to się czyta, Jota pewnie, bo to po włosku. Więc jest to edycja, która była mocniejsza, bo prawie 600 koni, miała większe brębiaki. A czy tam większe hamulce, nie wiem czy Brembo, ale miała większe hamulce. No ale nie miała kontroli trakcji ani ABS-u, tak swoją drogą. Patrzymy sobie kolejny tuning i kolejnym tuningiem będzie taki tutaj zawijasek, a ja w ogóle to SV. To SV da się, wiem jak się zdejmuje SV, pewnie trzeba zmienić dach, a nie, nie mogę zmienić dachu. Widzi, już coś kminie. No system Amdi oczywiście, że trzeba kupić, bo przecież bardzo będzie nam to wiele zmieniało. Natomiast jak ten... O, listwa, no listwę... Aha, no dobra, już widzę. Po prostu trzeba na drzwiach, ja jednak SV-ki nie chcę na boku, bo to już nie będzie SV-ka taka klasyczna, więc tego nie robimy. No i zobaczmy, te zawijaski na boku w sumie mi się całkiem podobają, no nie wyglądają źle. Do czegoś tam nawiązują, do czego to w sumie nie pamiętam. Tu mamy jakąś mocniejszą SV-kową edycję, no taką kolorystyczną po prostu, policyjną również. Tu mamy kolejny raz ten sam motyw graficzny, powiedzmy zachowany. Taki, że auto jest w śniegu niby, to nie wiem. No i idąc dalej, coraz gorzej widzę te samochody. To jest Jota, o, Jota była taka. Taki kolor był, ale jest śliczny w ogóle. To jakieś polerowane aluminium, czy tam coś w tym stylu. Co jest na masce? Aha, tak widzicie, tu mieni od przodu. Ale ej, prześliczny jest ten kolor i w sumie pasuje też do tych LEDów. Więc myślę, że jest duża szansa, że w takim kolorze, w takiej Jocie sobie go zachowam. Idąc dalej, Marlboraski. Marlboraski fajnie tu wyglądają, bardzo wyścigowo. Natomiast widzicie, że tył nam zostaje taki klasyczny, czego byśmy nie chcieli oczywiście. No i zobaczymy sobie jeszcze może ze dwie takie, które mi się rzucają w oczy. Nie wiem czemu ten samochód jest takim festynem, ludzie tak go... No nie, no przesada to jest zdecydowanie. 1000 osób to pobrało, nie wiem jakim cudem, ale dobrze. I zobaczmy sobie ten fiolet tutaj, ale znowuż jakieś takie dziwne kształty. Nie wiem o co chodzi ludziom, co robią z Lamborghini, przecież to jest... Nie, no dajcie spokój, no anime se gościu dowalił na całym samochodzie. Nie wiem, może dużo naklejek to pochłonęło, ale stop it, get some help. W takim też wypadku ja nie będę brał swojego lakieru, tylko właśnie w tej Jotę tutaj wejdziemy, bo jednak ktoś to zrobił, bardzo ładnie to odwzorował.
i w ten sposób sobie go zachowamy. No mega mi się podoba, lubię takie kolory, lubię takie dopasowania kolorystyczne i z nimi zostaniemy. Przechodzimy teraz do koloru felt. No i jaki to będzie kolor? Najprawdopodobniej cały srebrny, no bo jednak jaki inny? No czarny? Czarny, no bardziej taki cały, wiecie, tylko że w chrom by trzeba było polecić, no chyba że całe białe. Znowu białe, no będą takie wyścigowe, a spróbujmy sobie całe białe razem z rantem. Czy to będzie dobrze wyglądało? No, po prostu sprawdźmy. Aha, i rant mamy, rozumiem, w... Aha, metaliczny rant. Biała felaszka. No, mieszane uczucia, bo jednak to jest Lambo i tutaj tak to, no wygląda w porządku, ale tak... Nie do końca może, no jak już to w metaliku. Zobaczymy tak, jeszcze tutaj, czy to jest na pewno metalik. Właśnie tu jest dopiero metalik. No i tak teraz może najpierw ustawię parametry samochodu, później upewnię się, czy chcę na pewno te felgi białe, no bo tak one bardzo pasują, nie? Ale ogólnie to tak nie wiem, tak bardziej chyba w srebrny byśmy poszli, w taki bardziej luksusowy look, bo tutaj tak... Nie, dobra, już od razu to zmieniam, bo to nie jest wyścigowo. Robimy chrom, chrom będzie się ładnie tutaj wyróżniał i będzie w pożądalu. O, cyk. Niech będzie chrom, dobra. Przechodzimy sobie obecnie do zacisków hamulcowych. No i teraz jakie nam będą do tego koloru się tutaj ładnie kontrastowały? Tak naprawdę, no te żółte wyglądają bardzo w porządku. Brębiaki. Zielone nie, niebieskie nie do końca. Takie żółte, mocne średnio. Czarne oczywiście, że tak. No i takie mamy tu złote jeszcze brębiaki. Mamy srebrne. I mamy czerwone, których nie bierzemy. Więc myślę, że najlepszym wyborem będą o... Które? Te? Fajne. Żółte z czarnym napisem. Trochę jak tak po lamborginiowemu. I co do tarczy, może coś zaszalejemy z tarczą tym razem. I damy jej na przykład jakiś pod... A, rozwiercimy czy natniemy? Kurczę, ciężko powiedzieć, wiecie co? Mamy te ceramiczne tarcze. A zostawimy takie zwykłe. Niech będą takie zwykłe. Chciałem zaszaleć, ale jednak ten pomysł sobie z głowy wybiłem, więc zostawiam to tak. I obecnie myślę, że jeszcze możemy zobaczyć, jakie opony sobie tutaj zmienimy. Oponki. Czy chcemy opony z napisami? Powiem szczerze, że chyba nie. Nie. To nie będzie to w tym całym samochodzie tu się dopasowywało. Teraz kolejny Speed Hunter z naciągiem. A może zrobimy jakąś glebę taką porządną? A zobaczymy, spróbujemy może. Chociaż może to być ciężkie w tym samochodzie. Tu mamy te takie jakieś terenowe opony? Chyba tak. Tu mamy jakieś takie dragowe. Właśnie może jakiegoś slika by jej założyć po prostu, no nie? Slika i na tor lecimy. A wiecie co? Że to nawet nie wygląda tak źle w Lambo? Wcale tak źle, nie, tylko nie z tą felgą, nie? Ale wcale tak... Nie tak źle, nie tak źle. Tu mamy jakąś taką oponę. Co to jest za opona? Fajnie jakbym miał jakieś nazwy, to bym wiedział, jak to, wiesz, znaczy wiecie, jak to miało wyglądać, nie? Tu mamy gdzieś jakiegoś slika. To jest bodajże opona dragowa. O, to są sliki, nie? To też jest jakiś tam slik, ale... A czy to jest jakiś z naciągiem? Chyba tak. No to zobaczymy, spróbujemy w ten sposób. Bo ta opona ma bardzo mały rancik, znaczy nie bardzo mały rancik, tylko bardzo mały bieżnik. No i o to mi właśnie chodziło, żeby nie miała dużo bieżnika. O, tu będziemy mogli sobie zobaczyć, zobaczcie, cyk, o. No chyba o to chodziło, tak naprawdę przekonany nie jestem. Zaraz sobie jeszcze pozmieniamy parametry tych opon i może nam to wyjdzie, bo ona tu ma jakiś ten bieżnik, ale czy on jest jakiś specjalnie duży? A zobaczymy, jak wyjdziemy, dobra. Więc przechodzimy w zawieszenie i teraz tak, wysokość, cyk, na sam dół. Już wiemy, że z pasu nie zrobimy, więc możemy wziąć inne opony od razu. Bo tak, czyli takie jakie w miarę zwykłe. Naciąg, czy... Ej, w sumie z tym naciągiem z przodu wygląda fajnie, jak jest naciąg delikatny. A z tyłu też będzie to wyglądało w porządku. No to możemy sobie naciągu tutaj troszeczkę sprawić. W takim też wypadku bez napisów z naciągiem i z tyłu też weźmiemy z naciągiem. Oczywiście sobie jeszcze je wysuniemy, bo mamy taką możliwość. Więc lecimy w oponki. Pyk, dobra, mamy naciąg. No niestety nie da się tego bardziej, ale w sumie z naciągiem to ona będzie mogła wystawać nawet tutaj jakoś. No nie wiem, zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak to zrobię. I tak. Tutaj nie możemy nic w sumie zmienić. Pochylenie kół z przodu.
Rozstaw, właśnie, rozstaw najpierw zmienimy, nie pochylenie. Znaczy damy delikatny pochył, ale taki nie jakiś ogromny. I rozstaw kół oczywiście, o, taki. No fajnie, tylko troszeczkę może mniej. O. O. Może być, dobra. No i lecimy sobie na tył, bo ja lubię, jak jest bardzo szeroko. Ładnie to wygląda. Więc na tyle. Rozstaw kół tyłu. Aha, i one sobie tak wychodzą bez dotykania. A nie, dobra, patrzcie, cyk, tu przechodzi. Więc tu możemy sobie zrobić pochylenie z tyłu, delikatne mu damy. Tak, żeby, tylko kurczę, one są strasznie wąskie. Wydaje mi się, że w oryginalnym Diablo to o wiele szersze są te koła. Na pewno są szersze. No, ale to nic, tak sobie robimy, tak to będzie wyglądało. Nie da się niżej, że tak powiem. Coś tu jeszcze możemy zrobić ciekawego. A no tak, możemy oponkę, no przecież, że możemy, żeby auto było niżej. Co ja w ogóle zrobiłem? Aha, i auto nie zejdzie niżej. Czyli tak to będzie wyglądało na trochę niższym profilu. I z przodu też, jak zmienimy profil, to nic się nie zmienia. Tylko możemy zrobić tak i obniżyć. Więc damy mu tyle czy mniej? Mniej chyba, nie? Troszeczkę mniej. Ogólnie z tyłu ten widzę, że to jest o wiele mniejsze. Więc damy sobie może tak. O. Tak czy więcej? No tak damy, żeby to był jakiś spas, nie? A z tyłu jak to zrobimy, jak powiększymy jeszcze, to będzie to coś nam to weźmie. A nie, nie bierze do góry auta, dobra. Chyba, że czekajcie. Okej, okay, raz, dwa, trzy. A! Czekajcie, bo to trzeba dobrze zrobić. Raz, dwa, trzy. Jest na trójce. Chwila, jakbym mnie wziął trochę do środka. Raz, dwa. Ha. I do, wysuniemy sobie, dobra. Ale to jest skomplikowane, żeby to dobrze zrobić, moi drodzy. Na trójce mamy najniżej tył, jak się tylko da. A na czwórce w sumie. A daj mu trochę tej opony, dobra. Niech tak zostanie. Już mamy wszystko załatwione. Teraz tak, co do nadwozia jeszcze. Czy zmieniamy jakoś światło tutaj z przodu? Możemy je trochę przyciemnić. Żółte nie, niebieskie nie. Możemy mieć w sumie takie fioletowawe. No, nie są najgorsze, ale to nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Tu mamy takie holograficzne. No i w sumie wydaje mi się, że... Tu mamy te fioletowe, poczekajcie. Te ciemne. Nie, te fioletowe. Te fioletowe są fajne. Weźmiemy te fioletowe. Pierwszy raz biorę fioletowe lampy w Need for Speedzie. No a z tyłu jak wygląda? Czarne? Nie, czarne są najlepsze, dobra. Posłuchajmy go chwilę. Może trochę to zmodyfikujemy, ale za chwilkę. W takim też wypadku gasimy. Lecimy sobie w efekty. Kolor nitro. Nie mamy tej kombinacji, mamy tylko czerwone. To nie chcemy. Strzał może być żółty. No już tak na siłę, nie? Ale niech będzie. Dym z opon, jakby był fioletowy, to fajnie. Jest różowy. A różowy? Może być różowy. Będzie pasował do autka. Neonik. Neonik tu się przyda. Różowy neon. Jakie tu mam jeszcze te neony? Purpurowy, fioletowy. Bierzemy fioletowy. Proszę bardzo. Pneumatyki nie instalujemy. Klaksonik, no trochę ich mamy, ale tego nie chcemy. W ten też sposób przechodzimy sobie tak naprawdę już do dźwięku wydechu. I teraz tak, dajmy sobie agresywne najbardziej. A dam łagodne. O nie, zdecydowanie lepiej. Trochę metaliczności nam dochodzi do tego dźwięku. Fabryczny, niestandardowy, zobaczmy. Niewiele się zmienia. No więc możemy wziąć niestandardowe na maksa. Strzelanie jest ok. I odgłos metaliczny teraz. No
też się niewiele zmienia tak naprawdę, albo ja tego nie słyszę, bo nie mam słuchawek, ale naprawdę niewiele to się zmienia w tej kwestii słyszenia tego podczas robienia tego na głośnikach. W takim też wypadku wydaje mi się, że nasz tuning wizualny mamy już zakończony. Sprawdźmy sobie wszystko, ale raczej wydaje mi się, że nie ma tu o czym mówić, więc na tę chwilę myślę, że tuning jest skończony. Zapraszam na prezentację i po niej sprawdzimy, czy LEDy świecą się na zewnątrz w nocy. Musiałem wam pokazać ten ekran ładowania. Damn, jak to dobrze wygląda. Ale sztos. No, niektórym się to bardzo nie podoba, nie? Że jak można w Lambo tak zrobić, ale ja widzę ten styl i jakby ten sposób, w jaki to jest, wiecie, no wiocha, no właśnie nie. To wygląda bardzo tak nowocześnie, innowacyjnie, tak wiecie, tak... To jest jednak jakaś koncepcja, nie? Jakiś, to jest taki artyzm wyrażany w samochodzie. I no Morohashi sam nie bez powodu w ten sposób tym samochód ten właśnie wykonał, nie? I nie bez powodu zrobił tego typu modyfikacje. Na stacji będzie najfajniej świeciło na niego, więc sprawdźmy. Ciężki do opanowania samochód swoją drogą w Hicie. Myślę, że ten luźny tuning skończymy w nocnym klimacie, właśnie w takiej oto scenerii deszczowej z naszym Lamborghini Diablo, już dokończonym z taką LEDową właśnie wersją, która niesamowicie mi się podoba. No co ja poradzę, że po prostu taki styl do mnie przemawia? No poradzę tyle, że wam mogę to powiedzieć i też czekać na wasze zdanie, dlatego że no samochód niesamowicie mi się podoba. Ja może nie jestem ogromnym fanem różowego koloru, ale na tym jakoś tutaj tak, no to jest taki nie do końca róż, to jest taki polerowany róż z odcieniami fioletu, taki liliowy kolor. Moim zdaniem wygląda on naprawdę bardzo dobrze, próbuję to ładnie, płynnie pokazać. Także mamy LEDziki wokół całego samochodu działające, wyglądające niesamowicie dobrze. Fioletowy tint na lampach, taki fioletowy przebłysk, który jest po prostu folią, czy tam, nie wiem, barwionym tym szkłem, czy tam, no, plastikiem, kloszem. W ten też sposób samochód zostaje półoryginalny, troszkę wersji tutaj mamy GTR, troszkę też tej wersji Morohashi-sana, felgi przypominające oryginalne, ale w wersji Workmeister. No i jak widzicie w chromie, bardzo ładnie w tym chromie się prezentują. Dodatkowo scenaria nocna, bo do niej najbardziej pasuje to Lambo. Wygląda naprawdę bardzo soczyście. Złote takie tutaj, czy tam no pozłocane, znaczy nie pozłacane, takie bardziej żółtawo złote zaciski, tarcza ceramiczna zwykła. I w ten sposób z tym samochodem kończymy sobie dzisiejszy luźny tuning. Myślę, że wygląda on naprawdę, naprawdę dobrze, przynajmniej mi się podoba. Jak widzicie, zmieniliśmy rejestrację bez tego tutaj, no, bez przekreślenia, także w ten sposób to będzie wyglądało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że tuning się podoba. Oceniajcie go tam od 0 do 10 w komentarzach, czy wam siada, czy wam nie siada. Bardzo się starałem oczywiście, żeby to dobrze wyglądało i z góry dziękuję wszystkim za opinię. Także co? Proponujcie kolejne w komentarzach. Na te komentarze odpowiadajcie, czy tam, no, łapki w górę, przede wszystkim łapki w górę, bo ten, który będzie miał najwięcej łapek, wygrywa kolejny luźny tuning. Może już następnym razem nie Lambo, ustalmy nie Lambo. No i co? Widzimy się w następnym, łapy w górę, widzimy się w następnym znowu. Cześć!